Witajcie na naszym kanale, gdzie mówimy praktycznie o pompach. Dziś opowiem Wam o pompach przeciwpowodziowych. O tym, jak najlepiej zabezpieczyć się na wypadek zagrożenia zalaniem, podtopieniem lub wręcz dużą lokalną powodzią. Na potrzeby tego materiału przywołamy przykład straszliwej klęski, jaka dotknęła Wrocław w 1997 roku. Porozmawiamy o powodziach i o tym, jak samemu można się na nie przygotować. O ile na takie coś można się faktycznie przygotować. Większość naszych widzów doskonale pamięta wielką powódź z 1997 roku. Duża część Wrocławia znalazła się wówczas pod wodą, często o głębokości nawet kilku metrów. Przyznam szczerze, że na taką ewentualność nie można się przygotować. Nie pomogą pompy czy worki z piaskiem, jeżeli działamy jako jednostka, a nie w sposób zorganizowany jako społeczność. Sami nie zatrzymamy tak wielkiej wody jedną pompą. Jednak patrząc na mapę terenów zalewanych w tamtym okresie, dużą powierzchnię zajmują mniejsze wsie i okoliczne miejscowości. Często były to gospodarstwa rolne, hodowle lub zwyczajnie budynki mieszkalne na terenach wiejskich. Podtopienia i zalania posesji na tych terenach były już dużo mniejsze. Dzisiaj na pewno statystyki strat materialnych byłyby zdecydowanie mniejsze. Dlaczego? Technologie pompowe od tamtego czasu poszły zdecydowanie do przodu. Stały się również dużo bardziej przystępne cenowo. I teraz przysłowiowy Kowalski czy Nowak może pozwolić sobie na zakup profesjonalnej pompy przeciwpowodziowej. Sama świadomość niebezpieczeństwa zjawisk powodziowych również jest większa. Chociażby dzięki takim filmom jak ten, który właśnie oglądacie. Nawet Netflix ostatnio wypuścił świetny serial Wielka Woda, który nawiązuje do wydarzeń z 1997 roku. Dzięki temu większość z nas przypomniała sobie tamtą tragedię. Mówiąc wprost, warunki ekonomiczne oraz ogólny wzrost świadomości społeczeństwa i wszelkiego rodzaju akcje informacyjne przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Opowiem Wam krótko o pompach przeciwpowodziowych. Mogą to być urządzenia spalinowe, tak jak ta pompa BZP. Spójrzcie. Mamy tu do czynienia z małym modelem, ale w karcie powyżej możecie zobaczyć materiał o tym, jak razem ze strażakami testujemy nasze pompy spalinowe w warunkach bojowych. Pompy przeciwpowodziowe to również te, które wrzucamy bezpośrednio do wody, to znaczy pompy zatapialne. Zobaczcie przykłady takich pomp. Mamy tutaj bardzo popularny model WQ, często używana przez właścicieli posesji mieszczących się na terenach podwyższonego ryzyka zalewowego. Nie jest ona specjalnie droga, a jej żeliwny korpus sprawia, że wytrzyma wiele lat bez potrzeby jej wymiany. Taka pompa to urządzenie, które czeka na swój czas i kiedy ten nadejdzie, musi się sprawdzić i działać niezawodnie. Możemy też wybrać pompy o większej wydajności, tak jak model ZWQ czy MWQ. Na karcie powyżej zobaczycie również link do krótkiego filmu, gdzie pokazujemy Wam przygotowaną dla klienta dostawę trzech pomp odwadniających właśnie na potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Ważna wskazówka, jeżeli macie możliwość, to na etapie planowania budynku zaplanujcie podłogę piwnicy z lekkim spadkiem w stronę jednego z narożników. W samym rogu przygotujcie małe wgłębienie, nieckę, do której w przypadku zalania będziecie mogli wstawić pompę, która wypompuje nadmiar wody. Tak przygotowana piwnica pozwoli wybrać wodę praktycznie do zera. Jeżeli Wasze piwnice nie są zalewane przez ogromne ilości wody, ale czasem spotykacie się z tym, że potrafi jej napłynąć kilkadziesiąt centymetrów, to najlepiej zastosować stosunkowo tanią, ale dość wydajną pompę zatapialną. Takie urządzenie spokojnie wystarczy do odpompowania wody, która zalewa część piwnicy. Mam tu na myśli serię pomp Magnum, a dokładnie chodzi o model pomp Magnum 3000. Bardzo dobrze się sprawdzi. Jak wiecie, okres późnej zimy i początku wiosny to czas, kiedy dochodzi do wielu ulew. Często gwałtownych, a czasami również długotrwałych opadów deszczu, trwających nawet kilka dni. Dodając do tego roztopy śniegu pod wpływem dodatnich temperatur, jak również nasycenie wodą gruntów po okresie zimowym, możemy śmiało stwierdzić. Wczesna wiosna to geologicznie i hydrologicznie najlepszy okres do powstawania zjawisk powodziowych. Jeżeli macie złe doświadczenia związane z podtopieniami i zalewaniem Waszych terenów, to pójdźcie za naszą radą i zabezpieczcie się przeciwpowodziowo dobrą i sprawdzoną pompą. Nie wiesz, jaka pompa będzie dla Ciebie najlepsza? Jaki model wybrać? Nie chcesz przepłacić i szukać urządzenia dobrego zarówno jakościowo i cenowo? Zadzwoń do nas lub napisz. Wytłumaczymy Ci dokładnie, czego potrzebujesz. Razem znajdziemy odpowiednie rozwiązanie. Serdecznie zapraszam. Pozdrawiam. Hypo. Praktycznie o pompach. Thank you.